Cześć, cześć. W dzisiejszym odcinku będzie naszym głównym bohaterem niezbyt lubiany glifosat, czyli Randap, czyli herbicy totalny. A ja odpowiem, dlaczego on jest tak popularny, dlaczego go jest tak dużo w żywności, dlaczego rolnicy używają go tak chętnie oraz jakie produkty, które kupujesz w sklepie albo rośliny są najbardziej skażone tym środkiem. No to zaczynamy. Do nagrania tego filmu zainspirował mnie inny filmik w internecie, kiedy chłopak nagrywa siebie i tam pokazuje różne dokumenty, że ten randap jest szkodliwy, że powoduje raka, choroby itd., dalej i jedzie tam po kolei po wszystkim, po rządzie, po służbie zdrowia, po sanepidzie i nawet rolnikom się oberwało, wszystkich po kolei obwinia. I mi się wydaje, że to jest takie typowo polskie podejście, kiedy się obwinia wszystkich, za wszystko i nie bierze się żadnej odpowiedzialności za swoje działania. No, ale spójrzmy na to z drugiej strony, a właściwie z tej samej, czyli kto jest odpowiedzialny na, za to, że tego środka jest tak dużo w produktach spożywczych, jeżeli nie ci, którzy kupują te środki. Jakby jeżeli rynek ma swoje prawa bardzo proste jeżeli są chętni na dany produkt, to jest. Produkowane. Jeżeli nie ma chętnych i chętni chcą kupić coś innego, no to natychmiast znajduje się grupa osób, która wytworzy taką żywność, jaką chcieliby klienci. Jest popyt, jest podaż. No i tutaj od razu autoreklama, więc szukajcie takich ludzików, jak ja, gdzieś tam w swoim okolicy, którzy produkują tą żywność bez tych środków ochrony roślin, którzy siedzą tam i w tych grządkach pielą. Nie? Dobra. Najpierw czym jest ten randab, czym jest ten glifosat? Jest jednym z wielu ogromnego wachlarza herbicydów dostępnych na rynku o herbicydowym totalnym, czyli takim, który po zastosowaniu na zielone części roślin powoduje obumarcie praktycznie wszystkich po kilku, kilku dniach. Być może jadąc gdzieś trasą widzieliście takie łąki czy jakieś pola takie żółto-pomarańczowe. No to znaczy, że był tam zastosowany jakiś herbicyd totalny. Taki herbicyd stosuje się w celu usuwania chwastów. Z, głównie z pól, na których już nic nie rośnie, albo w sadach, tak zwane pasy herbicydowe, pod drzewami, żeby tam nie rosła trawa, żeby tam nawozy nie były marnowane i woda nie, mm, też się nie zużywała, tylko trafiała bezpośrednio do korzeni. Zdarzają się takie scenariusze, że glifosat albo jakiś inny środek totalny, herbicyd totalny. E, używa się go do dysykacji, czyli do obumarcia całego łanu. Dajmy na to taka gryka, która ciągle kwitnie i ma na dole częściej już dojrzałe nasiona, a na górze wciąż jeszcze zielone, jeszcze kwitnące, powoduje to, że praktycznie tego się kombajnem nie da zebrać, bo to się będzie tam zapychać w tych maszynach. Podobnie tyczy się rzepaku, podobnie się tyczy strączkowych na ziarno i jeszcze paru innych, dlatego taki łan się spryskuje, jest to jakby technologią i taki łan po kilku dniach obumiera, obsycha na wietrze i elegancko, bez problemu można go ściąć. Alternatywnie w ekologii ścina się najpierw taki łan, modli się, żeby była dobra pogoda w tym wrześniu i było sucho i przewiewnie i wtedy on sobie taki ścięty dosuszy się po prostu na dworze i wtedy combine jeszcze to ścięte podniesie i jakoś wymłóci przy dobrych wiatrach. W przypadku rzepaku nie jest to tak bardzo powszechna metoda, ta desykacja jak w przypadku na przykład gryki, ale też jest dosyć popularna. Więc niestety ten rzepakowy olej, który pijecie, prawdopodobnie ten brandan zabiera w dużej ilości. Największy problem jest tutaj, że to jest pryskane tuż przed zbiorem. I jeszcze ciekawy produkt, pozycja, której może nie słyszałeś, ziemniaki. Ziemniaki w ramach takich półamatorskich, gdzie tam rolnik ma pół hektara, hektar albo trzy, to nigdy nie są one tak profesjonalnie chronione, jak ogromne plantacje, które są zakontraktowane, setki czy tysiące hektarów ziemniaków. Na przykład ziemniaki na chipsy, ziemiaki na frytki, jakieś tam ziemiaki na markety, ale duże kontrakty, bo wtedy takiemu przedsiębiorcy, bo ciężko już go nazywać rolnikiem, bardzo zależy, żeby ten plon wysoki był, a jakość tych ziemiaków, czyli kształt i tam rozmiar i tak dalej, był idealny, taki jak zakontraktowany. Więc trzyma się, dba się o tą plantację i opryskuje się ją różnymi tam środkami ochrony, głównie od grzyba, bo mm, ziemiaka atakuje zaraza ziemiaczana, która niszczy te krzaki bardzo szybko i one obumierają, no i wtedy jak już te rośliny nie są w stanie łapać słońca, no to już te bulwy nie rosną. Zaś na amatorskiej plantacji właśnie one są zaatakowane przez choroby i tam pod koniec lata albo na później wrzesień praktycznie nie ma już tych zielonych części tej naci, tych, tych ziemiaków, więc zbiór jest dosyć łatwy, po prostu się przejeżdża, wykopuje. Jeżeli te naćby by była, no to już by był problem. Oczywiście można by ją usunąć technicznie, jakoś mechanicznie, ale byłoby to droższe, mniej wygodne, więc najłatwiej jest po prostu ją zdesykować, zabić te części zielone. No i jak łatwo się domyśleć, no ta roślina wciągnie część do siebie i przekaże do bólów. Tak samo tyczy się tych wszystkich innych, więc tutaj jest problem, tak? Że kasza gryczana, że rzepak, że jakieś rośliny wstączkowe i parę jeszcze innych jest przed zbiorem pryskana herbicydem. Jako ciekawostkę, albo właściwie smutostkę, dodam, że. Do jeszcze niedawna, na przykład kasza gryczana, która ja pamiętam, jeszcze mama w tych swoich poradnikach moja czytała tam w latach 80. czy 90., że kasza zdrowa, jedzcie kaszę gryczaną. No to już wtedy, patrzcie, ten mój jest, ten program ochrony roślin tutaj z 93-94 na lata, już tutaj Randap się reklamuje, czyli te metody desykacji wtedy już były praktykowane, no i mówiło się, że taka zdrowa. Przy czym Nikt na skupach do no jeszcze niedawna, jeszcze kilka lat temu, w ogóle nie badał ilości środków pozostałych w tych nasionach, czyli środków ochrony roślin, w tym przypadku mówimy o tym glifosacie, nikt tego nie badał i dopiero teraz gdzieś tam, jak ten eksport za granicę tej kaszy był, ktoś się obudził, sprawdził, że te dawki są gigantyczne, zresztą o tym glifosacie się teraz mówi trochę już więcej, no to nagle już zaczynają gdzieś tam na tych skupach, gdzie nie gdzie badać i sprawdzać, czy nie są przekroczone te dawki. No a nie sposób ich nie przekroczyć, jak się pryska kilka dni przed zbiorem. Na szczęście w końcu ktoś przytomny się obudził i już, albo właściwie dopiero, wprowadzono zakaz desykacji gryki i prosa w 2021 roku. Takie mamy koszty nowoczesnego życia. Z jednej strony mamy wygodę i łatwość, i ta żywność jest łatwo do żywność. Produkty spożywcze są łatwo dostępne i względnie tanie. Ja wiem, że się ze mną teraz nie zgodzicie, że są względnie tanie, ale jakbyście mieli sami je sobie poświęcić y, swój czas i mieli go sobie je to wyhodować, uprawić, to okazałoby się, że jednak jesteście gotowi nawet zapłacić trzy razy tyle, ile płacicie dzisiaj, żeby nie musieć tego samemu uprawiać. Więc ja zachęcam, żeby czytać, dowiadywać się, no i Kierować te swoje finanse, fundusze i wspierać tych, których chcecie wspierać. Czyli może te małe gospodarstwa, gdzieś ekologiczne, malutkie, które chcą uprawiać ekologicznie, tak jak ja, i może znajdziecie w swojej okolicy takich maćków więcej. Niestety, no tam, gdzie będziecie finansować te machiny, to one będą się rozwijać. Tam, gdzie ich nie będziecie finansować, to nie będą.